Dzień dobry, witam Państwa z naszego studia z Forum Ekonomicznego w Krynicy. Naszym gościem jest pan Jarosław Wicztok, wiceprezes zarządu Grupy Lotos. Dzień dobry, panie prezesie. Dzień dobry. Bardzo dobre wyniki Grupy Lotos po drugim kwartale, wyższe przychody ze sprzedaży, zysk netto również wyższy. Jaki jest powód tego tak dobrych wyników? Chciałoby się powiedzieć dobre zarządzanie. Ale też jest to prawda. Od kilku lat wyniki i co najważniejsze, tendencja tych wyników w grupie Lotos jest dodatnia, jest pozytywna. I tak też dzieje się teraz. Chociaż wszyscy mamy już świadomość lekkiego osłabienia impetu naszej gospodarki. A przecież my jesteśmy również pochodną stanu, kondycji gospodarki naszego kraju. Rosnące przychody, z czego to wynika? Czy to jest efekt właśnie rozwoju gospodarczego, czy może inwestycji, które Państwo realizujecie? Te wzrosty nie są aż tak duże, abyśmy mieli szukać tutaj czegoś nadzwyczajnego. Te wzrosty były większe w latach ubiegłych, kiedy to, można powiedzieć to tak prosto, polski rząd zaczął i zlikwidował w dużej mierze szarą strefę. Dzisiaj jest to element zwiększającego się popytu, być może trochę większego udziału w rynku. Czyli raczej efekty rosnącego rynku. I organicznej pracy. A jeżeli chodzi o inwestycje, bo Państwo realizujecie no, ważny program inwestycyjny. Tak, jesteśmy dzisiaj w przeddzień uruchomienia czy rozpoczęcia normalnej eksploatacji wielkiej inwestycji w naszą fabrykę, w naszą instalację zwaną potocznie EFRA, czyli efektywna rafinacja. Czyli podniesienie efektywności czy sprawności naszych instalacji, co na co dzień wyraża się tym, iż z tej samej ilości surowca będziemy uzyskiwać więcej wysokomarżowych, wysokogatunkowych produktów naftowych. Na jakim etapie jest ta inwestycja? Ta inwestycja jest pod tak zwanym RFSU, czyli jest już gotowa do prób, które później przejdą w fazę normalnej pracy. Czyli będzie oznaczało to zwiększenie przychodów. No jest to produkcja wysokomarżowa, czyli to, na co stawiają teraz koncerny naftowe na całym świecie. Tak, oczywiście, bo de facto wszyscy chcemy być jak najbardziej wydajni, czyli z tego samego chcemy jak najwięcej zarabiać i jak najlepsze zyski osiągać. Taka jest idea i natura i rzeczywistość tej inwestycji i ona już jest gotowa. Panie prezesie, rynek czeka też, dużo się o tym mówi, o fuzji, planowanej fuzji Lotosu z Orlenem. Jak pan widzi, jakie korzyści dla akcjonariuszy widzi pan z tego typu połączenia? Tak, to dobre pytanie, bo korzyści dla akcjonariuszy, czyli dla właściciela, są tu priorytetem. A właścicielem w tym przypadku obu koncernów, obu spółek giełdowych, dzisiaj konkurujących ze sobą na rynku, jest państwo. Oczywiście nie ignorujemy kapitału rozproszonego akcjonariuszy drobniejszych, ale ten właściciel, jeśli przyjmiemy w skrócie państwowy, bo są to spółki Skarbu Państwa, czyli w pewnym sensie wszyscy polscy obywatele również, oczekuje sprawnego, bezpiecznego zaopatrzenia w produkty naftowe, bezpieczeństwa energetycznego naszego kraju. Oczywiście oczekuje dywidend, czyli zwrotu z kapitału i to może uzyskać dzięki większemu potencjałowi połączonych koncernów. To jest sprawa, myślę, że wśród ekonomistów czy praktyków biznesu bezsporna. My jesteśmy dwoma firmami w bardzo dobrej kondycji finansowej, dobrze zarządzanymi, natomiast my działamy na rynku globalnym, bo paliwa, nafta to jest rynek globalny, a na tym rynku globalnym coraz mniej albo wcale już nie będzie miejsca dla małych podmiotów, tak, ponieważ koncern skali Lotosu w kontekście rynku globalnego to niewielka firma.
Właśnie tego typu połączenia, fuzje już dokonały się praktycznie na wszystkich rynkach. Już nie ma takiej sytuacji, że na jednym rynku krajowym funkcjonuje. Niektórzy nasi oponenci zdają się tylko udawać, że o tym zapominają albo o tym nie wiedzą, podczas kiedy sami już na swoich rynkach tą bezpieczną operację, czy zabezpieczającą przeprowadzili. Dodam tylko, że firma w skali połączonych tych dwóch koncernów przechodzi naturalną koleją rzeczy z racji skali do grupy przynajmniej nabywców ropy, tak zwanych średnich nabywców ropy. A co za tym idzie, uzyskujących inne stawki, inne koszty zakupowe. A co za tym idzie, również inne marże. A co za tym idzie, wcale niekoniecznie i na pewno nie na pewno wyższe ceny na stacjach, może nawet niższe. No tak, bo to będzie większy podmiot, który może negocjować korzystniejsze warunki zakupu chociażby ropy czy surowca. Mhm. Właśnie ten jeszcze w ogóle przemiana, jaka dokonuje się również w koncernach naftowych na całym świecie, czyli większe położenie na rafinację, na petrochemię, to też chyba jest efekt połączenia, też powinien przynieść tego typu zmiany również w skali całego koncernu. Wspomniana petrochemia, czyli generalnie potrzeby inwestycyjne również mogą być realizowane znacznie sprawniej i łatwiej przez podmiot o większym potencjale, tak? O większej wiarygodności czy potencjale i kredytowym, inwestycyjnym. Pod koniec sierpnia Lotos został partnerem głównym Huberta Hurkacza. To jest jeden z najbardziej obiecujących tenisistów młodego pokolenia, zresztą już ze sporymi osiągnięciami na koncie. Dlaczego akurat właśnie Hubert Hurkacz jest przez Państwa wybrany jako ten sportowiec, który będzie występował z logo, czy już występuje z logo Lotosu? To wszystkim wiadomo, że jako spółka Skarbu Państwa zajmujemy się sponsorowaniem, czy w ramach marketingu wspieramy naszych sportowców. Wspieramy również narodowe nasze związki, konfederacje związków poszczególnych dyscyplin. A w ramach tych dyscyplin wspieramy poszczególnych zawodników obiecujących, bądź już mistrzów. Od niespełna roku jesteśmy sponsorem Polskiego Związku Tenisowego. No, od kilku tygodni również najlepszego polskiego tenisisty, w niedalekiej przyszłości jednego z najlepszych, jeśli nie najlepszego tenisisty na świecie, Huberta Hurkacza. To naturalne. Państwo wcześniej sponsorowaliście też innych sportowców, także tutaj są pewne tradycje. Oczywiście wcześniej ich sponsorowaliśmy. Był Robert Kubica, była Agnieszka Radwańska, ikony polskiego sportu i popularności w ramach tego sportu. Ale wielu, z których sponsorowaliśmy, ten proces trwa nadal. To Kamil Stoch, Polski Związek Narciarski, skoczkowie, piłkarze, futbol. I tym podobne. Także całe grono wybitnych, rzeczywiście bardzo wybitnych sportowców. Panie prezesie, bardzo dziękuję za wizytę w naszym studio. Naszym gościem był pan Jarosław Wicztok, wiceprezes zarządu grupy Lotos. Dziękuję bardzo.